Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News, program Krótki Kurs Szpiegowania. Dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać o dronach, bo o dronach się od dosyć dawna mówi. Mówi się o tym zarówno, że one mają misje zwiadowcze, rozpoznawcze, szpiegowskie, mają także misje bojowe, które budzą bardzo wiele kontrowersji, ponieważ no, w trakcie tych misji bojowych giną ludzie. Po prostu amerykańscy żołnierze siedzący gdzieś w bazie na Florydzie czy w Nevadzie naciskają guzik, odpalane są rakiety i może zarówno zginąć przywódca talibskich oddziałów w południowym Waziristanie, jak zupełnie przypadkowe osoby w tym, że w Waziristanie, w Pakistanie, w Afganistanie czy na przykład w Palestynie. Ale no, to, o czym chciałbym porozmawiać, to oczywiście przede wszystkim drony szpiegowskie, drony zwiadowcze. O tyle się już z nimi opinia publiczna oswoiła, że coraz mniej się mówi w ogóle o dronach, o tym, że tak powiem, gdzie latają i po co latają. Media się zaczynają interesować, wtedy się pokazuje coś nowego. Ja bym powiedział, że ostatnio, w ciągu ostatnich paru tygodni, najwięcej mówiło się o systemach zapobiegania działalności dronów. Znaczy w tej chwili one są już tak dużym problemem dla służb kontrwywiadowczych, dla służb ochrony różnych ważnych obiektów, że w tej chwili się bardziej poszukuje nie tyle nowoczesnych rozwiązań, które zwiększałyby efektywność dronów, ile środków na uniemożliwienie im aktywności. Na przykład ostatnio Rosjanie pokazali, no, oczywiście nie w całości, bo większość rozwiązań tego systemu jest tajna, ale pokazali system do przeciwdziałania dronom, który wykrywa drony z odległości 3,5 km, różnego rodzaju urządzeniami właśnie do termowizji, do identyfikacji fal elektromagnetycznych, ale też i po prostu wizualnie i jest w stanie uniemożliwić działalność takiego drona z odległości 2,5 km w ten sposób, że zakłóca się jego system nawigacji, zakłóca się jego system łączności, a z odległości kilometra można go zniszczyć fizycznie urządzeniem laserowym, znaczy po prostu promień lasera jest w stanie na tyle skutecznie uszkodzić tego drona, że on się nie nadaje do użytku. Podobny system, chociaż z innymi rozwiązaniami, co pokazali niedawno Niemcy, Bundeswehr czy niemieckie służby bezpieczeństwa zakupują od producentów, mniej ważne nazwy, tam między innymi Rode Schwarz jest jednym z producentów, tych wszystkich producentów urządzeń, których zwykłemu śmiertelnikowi nazwa nic nie powie, ale już ludziom, którzy się specjalizują w kwestiach bezpieczeństwa, oczywiście bardzo wiele. W każdym razie jest konsorcjum niemieckich producentów różnego rodzaju urządzeń o przeznaczeniu wojskowym, czy o przeznaczeniu dla służb bezpieczeństwa i one również stworzyły system do likwidacji dronów z odległości. Nie podają, z jakiej odległości one są w stanie wykryć drona, ale mówią, że przede wszystkim w sposób podobny zakłócają jego działalność, zakłócają system łączności, rozwalają mu system nawigacji, taki dron staje się ślepy, głuchy, głupieje, równie dobrze może polecieć w kosmos, jak i na przykład walnąć o ziemię albo o jakiś budynek. Natomiast co ciekawe, do niszczenia z bliższej odległości już, oczywiście niż na mierzenie, przewidziane jest broń elektromagnetyczna, jednak taka broń, jak widać, istnieje. Rozumiem, że jest to po prostu fala energetyczna, o dużej częstotliwości i o dużym natężeniu, ale również bardzo konwencjonalne siatki. Tak? Nie podali na razie, w jaki sposób te siatki są na takiego drona zarzucane, czy to jest jakaś, nie wiem, przeciwrakieta, czy to jest jakieś inne urządzenie, które tego drona łapie w siatkę, ale ciekawe, że takie rozwiązanie zostało w niemieckim rozwiązaniu przyjęte. Co ciekawe, bo proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy taki dron zostanie złapany w siatkę, nie ulega uszkodzeniu, można go rozkręcić do najmniejszej śrubki, sprawdzić, jak działa, a nawet być może na podstawie tego, co on tam zarejestrował, można się zorientować, jakie miał wyznaczone zadania. Na przykład w momencie, kiedy Irańczycy w Syrii zestrzeliwali i przechwytywali amerykańskie czy izraelskie drony, to też grzebali w bebechach i natychmiast z jakąś tam pewnością siebie ogłaszali, że ten dron miał takie czy inne zadania, tam nie wiem, rozpoznania sił irańskich czy Hezbollahu na terenie Syrii. Co ciekawe, te mniej więcej te same źródła, które koncentrują się na właśnie nowinkach dotyczących dronów, ale raczej temu, jak im zapobiegać, utrudniać działalność, jak je likwidować. Trzeba pamiętać, że szczególnie te systemy są zarówno w miejscach, gdzie są, nie wiem, koncentracja urzędów administracji państwowej odpowiedzialnych na przykład za bezpieczeństwo, różnego rodzaju kancelarie premierów, prezydentów, także różne obiekty o charakterze strategicznym, różne obiekty wojskowe. Nie da się chronić oczywiście całego państwa, całego terytorium.
terytorium. Więc te obszary trzeba wybrać i wtedy te drony rzeczywiście nie powinny tam latywać i te systemy są skuteczne. No dobrze, co na to robią producenci dronów? No, Rosjanie ujawnili, że są w stanie wyprodukować drona w technologii stealth, czyli właściwie niewidzialnego dla radarów, niewidzialnego dla różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, no to bardzo jest duże utrudnienie w przechwytywaniu, no bo ten dron dopiero jest widoczny wtedy, kiedy normalne urządzenia wizyjne go są w stanie zarejestrować. Już nie mówimy o kilku kilometrach, tylko mówimy być może o kilkuset metrach, tak? Czyli on podlatuje stosunkowo blisko i dopiero wtedy te urządzenia zakłócające go zaczynają widzieć. Więc to jest jakiś tam postęp, natomiast zobaczymy na ile skuteczny i zobaczymy, jak im się to będzie, że tak powiem, udawać produkować, bo technologia stealth też ma swoje wady. Natomiast z kolei Żydzi zaczęli produkować całą serię dronów, one się nazywają Ninox. Najmniejszy z nich, Ninox 40, waży 250 gram i powinien być, może startować z ręki żołnierza, tak? Czy funkcjonariusza, czy oficera służb specjalnych. Kiedy oglądałem zdjęcia tego, pomyślałem sobie, że on jest dosyć podobny do takiego urządzenia. To jest co prawda zwykła zabawka, ale ta zabawka jednak różne rzeczy umie robić. Myślę, że on wielkością jest podobny, no ten jest lżejszy, ale mniej więcej może to być taka wyobraźnia, do jakiego poziomu mamy już doprowadzoną militaryzację dronów, które mogą być użyte właściwie w każdej sytuacji. Ona może być jako urządzenie zwiadowcze na polu bitwy wręcz, ale może też być jako, że tak powiem, wsparcie jakichś działań operacyjnych, na przykład zaglądanie przez okno przed tajnym przeszukaniem, czy nie wiem, rozpoznawanie przy bardzo bliskiej obserwacji, co robi figurant, gdzie się udaje. Można to robić doraźnie, nie angażując do tego innych systemów, co jest nie mniej ważne, bo to gwarantuje pewną szczególną tajność operacji albo gwarantuje możliwość działania na terenie przeciwnika, gdzie przecież nie będzie dostępu do systemów, tam nie wiem, BTS-ów czy innych upraszczających inwigilację. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o takie nowinki techniczno-informacyjne, ale właściwie często nie zdajemy sobie sprawy, jak dalece te drony potrafią być inwazyjne, tak? Jak dalece mogą służyć penetracji różnego rodzaju obiektów. No, dla mnie moją wyobraźnię niezwykle poszerza taki tekst Władimira Wołkowa. Trzeba pamiętać, że Władimir Wołkow to nie jest były oficer rosyjskiego wywiadu, czy radzieckiego tym bardziej. To jest były oficer francuskiego wywiadu, który później przez wiele lat był również doradcą szefa wywiadu, dosyć legendarnego już w tej chwili, Aleksandra Nemersze, który nie tylko, że tak powiem, bardzo się był interesującym szefem wywiadu francuskiego, ale później napisał parę takich książek, które mają wpływ na społeczność wywiadowczą, bardzo ciekawych parę prognoz postawił na początku lat 90. dotyczących na przykład terroryzmu, które się w większości sprawdziły. Ale wracając już do samego Wołkowa, on napisał taką książkę Spisek, która się ukazała gdzieś tam na początku XXI wieku, czyli powiedzmy 20 lat temu, a o jakim już poziomie zaawansowania dronów on pisze, proszę posłuchać. Postawił zabawkę na owalnym stoliku w miedzianej ramie, przodem do otwartego okna. Z wyglądu przypominała ona wielkiego, ciemnobrązowego karalucha o długości mniej więcej 7 cm, to trochę mniejszy niż to. Z trójkątną głową przechodzącą w płaski korpus, błoniastymi skrzydłami składającymi się niczym wachlarz pod drogowymi pochewkami z nitkowatymi, długimi czułkami i sześcioma kosmatymi odnóżami. Husajn otworzył blat mahoniowego sekretarzyka, włożył na nim laptopa i uruchomił go. Z niewielkiego pudełka wyjął przedmiot przypominający drążek zmiany biegów. Był to joystick. Podłączył joystick do komputera i uruchomił program owady. Ekran zamigotał i Husajn ujrzał na nim szczegóły pokoju, w którym się znajdował. Otwarte okno, kawałek szafy z lustrem, grafikę przedstawiającą Napoleona przekraczającego Alpy. To właśnie widział jego karaluch. Wziął do ręki joystick i delikatnie, milimetr za milimetrem, przesunął go do przodu. Cockroach zamachał przezroczystymi skrzydłami i z ledwie słyszalnym pomrukiem uniósł się w powietrze. To, co widział karaluch, natychmiast pojawiło się na ekranie, a Husajn, ograniczając prędkość jego lotu do minimum, najpierw kazał mu kilkakrotnie oblecieć dookoła obwieszony wisiorkami żerandol, ćwiczył się w tym pilotażu przez całe dnie, ale i tak potrzebował teraz kilku chwil, żeby uchwycić relacje nadchodzące między pozycje zachodzące między policją mikrodronu a przedmiotami, których obraz przekazywał. W końcu cockroach wyfrunął przez okno, poleciał w stronę Mojki, musnął jej powierzchnię, minął się z kilkoma muchami, przestraszył parę wczesnych komarów, przeciął kanał, osiągnął poziom granitowego nabrzeża i zaczął wznosić się w powietrze.
W końcu mikrodron wleciał przez okno do pokoju i przysiadł na stoliku, z którego rozpoczął swoją podróż. Komputer zarejestrował wszystkie przekazane przez niego obrazy. No właśnie, to jest taka literacka wizja działalności takiego mikrodrona. Trzeba zwrócić uwagę, że on nawet ucharakteryzowany jest na podstawie jakiegoś rabąszcza, który lata. No, karaluchy zdaje się nie latają, albo przynajmniej nie te odmiany, które występują w Polsce, a on tutaj jest dosyć podobny, ale powiedzmy, że tutaj fantazja literacka oczywiście miała spore znaczenie, ale także na przykład jak się patrzy na te rysunki, zdjęcia tego ninoksa, którego produkują Izraelici, to ich kształt rzeczywiście jest podobny do owada, więc ma to dużo podobieństw i te przenośnie literackie okazuje się mają sporo sensu. Co jeszcze właściwie można by o tym powiedzieć? No, znowu, trochę bardziej streszczając książkę Wołkowa niż jakieś techniczne biuletyny służb specjalnych, no to muszę powiedzieć, że rzeczywiście penetracja tego urządzenia jest ogromna. Znaczy on potrafi, jeżeli jest profesjonalnie sterowany, to potrafi wlecieć przez minimalny otwór, jakieś uchylony lufcik i rzeczywiście rejestrować bardzo wiele rzeczy, nie tylko robić zdjęcia dokumentów leżących na biurku, nie tylko może, że tak powiem, zarejestrować całą topografię pomieszczeń, które później mają podlegać tajnemu przeszukaniu. On może również przy pomocy różnego rodzaju urządzeń elektronicznych rejestrować różne rzeczy, które się dzieją w pomieszczeniu, tak? Może na przykład zarejestrować jakieś dane z komputera, które właśnie podległy temu ulotowi, że tak powiem, dzięki nieostrożności osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo danych, one są do odczytania z dysku, czy z ekranu, czy z klawiatury, bo przecież tak się szczytuje dane przy pomocy urządzeń elektronicznych. No, ja bym powiedział może jeszcze jedną rzecz, no, nie należy przesadzać z tą elektroniką. Trzeba pamiętać, że po to, żeby naprawdę dobrze rozpoznać jakiś obiekt, żeby dobrze rozpoznać jakąś grupę, dobrze rozpoznać środowisko, najlepiej jest mieć wewnątrz agenta, ale tego rodzaju urządzenia są niezwykle pomocne. No, być może najważniejsze jest to, że trzeba mieć pewną biegłość w obsłudze tego urządzenia, ale proszę zwrócić uwagę, ten miniaturowy dron, prawda, w obsłudze jest dosyć prosty i właśnie, no jeżeli się umie tym sterować, jak Państwo widzicie, jakoś sobie z tym daje radę, przepraszam, że zaatakował mnie trochę, ale to, że tak powiem, dostarcza sporo przyjemności i no przepraszam, nie umiem wylądować tam, gdzie planowałem, ale zaraz sobie z tym poradzę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.